Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak postrzegamy jako BlaBlaCar, ekonomię, sharing ekonomię, ekonomię współdzielenia. Jest to troszkę inaczej niż często popularne wyobrażenia o tym mówią. Przede wszystkim, kto z Was tutaj wie, czym jest serwis BlaBlaCar? No, prawie wszyscy. Czy mamy na sali użytkowników? Może, czy jest jakiś ambasador? Zapraszam do po wystąpieniu podrobny upominek. Bardzo się cieszę, że udało nam się dotrzeć z komunikatem do takiej grupy dużej ludzi. I to nie tylko, że jesteśmy tutaj w specyficznym gronie, nie tylko dlatego, że jesteśmy w Warszawie. Byłem w tym roku już na 3 konferencjach albo 4. Okazało się, że rzeczywiście zdecydowana większość osób wie, czym jest BlaBlaCar. Cieszy nas to bardzo. Oczywiście Zawsze to są ludzie związani w jakiś sposób z internetem, ale przebijamy się do świadomości. Więc BlaBlaCar, tak tylko dla porządku powiem, że to jest serwis, który umożliwia, który ułatwia połączenie kierowców dysponujących wolnymi miejscami w samochodzie z pasażerami jadącymi w tę samą stronę. Co ważne, dzieje się to na długich trasach. Jesteśmy zainteresowani łączeniem tych kierowców z pasażerami w miastach czy na krótszych trasach. Kilka słów o rozwoju serwisu w przeciągu ostatnich kilku lat. Serwis sam wystartował we Francji w 2006 roku. W 2009 roku zauważone zostało, że może być to dobry pomysł na biznes. Była pierwsze pieniądze otrzymał. Nie było jeszcze wypracowanego modelu biznesowego, był jeden pracownik. Rok po roku dosyć szybko się to rozwijało, tak jak najpierw obejmował swoim zasięgiem 62 miliony powiedzmy potencjalnych użytkowników, czyli całą Francję, potem rozszerzył się na Hiszpanię, otrzymał pierwszą rundę finansowania w wysokości około miliona euro, ponad milion euro. 2011 rok to są testy modelu biznesowego we Francji, rozszerzenie do Wielkiej Brytanii. Kolejne kraje, 2012 rok, w dużym stopniu rok przemumowy, kiedy okazało się, że model biznesowy wypracowany we Francji się sprawdza. I wtedy też BlaBlaCar przyszedł do Polski ze sprawą tutaj trójki osób, która siedzi w pierwszym rzędzie, Michała, Asi i Piotrka, którzy rozpoczęli współpracę z serwisem poprzez model Acquihire. Ich pomysły też zostały wdrożone i wspólnie wystartowali serwis w Polsce. Rok 2013 to jest wejście do Niemiec, do Rosji i na Ukrainę. W tym momencie 2014 oraz początek 2015 wystartowaliśmy w Turcji i w Indiach. Potencjalnie w tym momencie zasięg mamy ponad, no prawie 2 miliardy. Wczoraj właśnie tak o 1,2 miliarda się zwiększyło, bo wczoraj właśnie wystartowaliśmy Indie. I mamy nadzieję, że sprawdzi się to świetnie. Więc taka krótka opowiastka o tym, jak to się zaczęło i w jakim tempie rośnie. Oczywiście te 2 miliardy użytkowników, no to jest pewnego rodzaju żart. Globalnie w tym momencie mamy grubo ponad 10 milionów użytkowników. To są dane z września. Nie ujawniamy niestety lokalnych danych, także nie mogę się podzielić, ile użytkowników jest w Polsce, ale jest to dużo.
Więc to było kilka słów takiego wstępu, żeby powiedzieć o tym, że gdzieś tam staramy się mówić też o sharing economy, dlatego że mamy doświadczenie. Jesteśmy takim serwisem, który już chyba coś znaczy i wypracowaliśmy pewien model działania takiego serwisu, o którym powiem później. I chcielibyśmy też pokazać, czym według nas sharing economy jest. Dużo osób nam zarzuca, ostatnio jakiś czas temu był artykuł Wojciecha Orlińskiego, gdzie zostaliśmy między innymi my skrytykowani za to, że wykorzystujemy biednych kierowców. Wykorzystujemy, żeby oni w ogóle na chleb zarobili, jak tam, nie wiem, właściciel kopalni średniowiecznej albo, nie wiem, współczesnej gdzieś na Śląsku, w Polsce, biedni kierowcy zarabiają na chleb i jeżdżą od rana do nocy tylko po to, żeby na siebie zarobić. No nie jest to prawda. Według nas sharing economy to jest dzielenie się posiadanymi zasobami. Także to nie jest tak, że nasz kierowca specjalnie gdzieś dokądś jedzie. Jeżeli chce dokądś pojechać i chciałby mieć towarzystwo po drodze, oszczędzić na paliwie, to ogłasza się na naszym serwisie. Wszystkie zaplanowane, wszystkie przejazdy u nas działają w takim modelu, że są one zaplanowane wcześniej, nie są one na żądanie, nie można wezwać kierowcy do siebie, tak jak to jest w przypadku taksówek. Nie można, znaczy działamy właśnie w takim modelu, że w momencie, kiedy kierowca się zdecyduje na podróż, to może dodać swój przejazd w serwisie i jednocześnie ułatwiamy pasażerowi połączenie się z tym kierowcą. Staramy się i całe założenie jest takie, że kierowca na tym nie zarabia. Tutaj można się odwołać choćby do stawek, które są, kilometrówki, które są tam odgórnie ustalone. Kilometrówka to jest bodajże 80 groszy za kilometr na samochodów o większej pojemności silnika. U nas maksymalnie kierowca może uzyskać, jeżeli weźmie 5-osobowe auto, 4 pasażerów, to właśnie jest maksymalnie 80 groszy, które może dostać. Jednocześnie też po pierwsze zachęcamy do tego, żeby nie brał kompletu pasażerów ze względu na komfort tych osób. Po drugie, jeżeli widzimy, że jakiś kierowca bardzo regularnie podróżuje na danej trasie, często bierze więcej niż te 4, w tej chwili maksymalnie, to jest ostatnia zmiana w serwisie, można wziąć 5 osób do samochodu, także buciarze gdzieś tam nie za bardzo mogą się u nas ogłaszać. Jeżeli my widzimy, że coś takiego regularnie się dzieje, plus są skargi użytkowników, że zostali potraktowani właśnie jako pasażerowie autobusu, wtedy takich kierowców z naszego serwisu eliminujemy i pilnujemy, żeby coś takiego się nie wydarzało. Jedną z dużych zalet naszego serwisu dla użytkowników, to jest nie tylko oszczędność. Oszczędność jest takim pierwszym krokiem, dzięki któremu łatwo przekonać użytkowników do tego, żeby się zarejestrowali. Jednocześnie takim naszym hasłem, które jest międzynarodowe, którym się posługujemy, to jest try ride sharing, you will love it. Obserwujemy, że po około 2-3 przejazdach z BlaBlaCarem użytkownicy nie jeżdżą, nie kierują się głównie motywem finansowym, a bardziej takim towarzyskim. Też robiliśmy ankietę wewnętrzną wśród naszych użytkowników i bardzo ważnym czynnikiem było po prostu chęć pomagania innym oraz posiadanie towarzystwa w podróży, osoby, z którą można porozmawiać. I gdzieś według nas takie jakieś zwiększanie trochę kapitału zaufania pomiędzy ludźmi też jest zadaniem serwisów takich jak nasz, opierających się o ekonomię współdzielenia. No i tak, pojawia się problem.
Ja tutaj mówię o tym, jak to fajnie działa i tak dalej, no ale bardzo popularnym pytaniem jest, no ale co się stanie, jak ktoś wsiądę i ktoś mnie wywiezie do lasu? Znamy być może wszyscy, jest popularna miejska legenda, ona jest chyba ogólnoeuropejska, o chyba autostopowiczu albo o kierowcy z siekierą, gdzie ktoś biedny bardzo mocno się wystraszył. No my mówimy, że świat nie jest taki zły i coś takiego się nie przydarza, no ale w jaki sposób przekonujemy tych użytkowników, że jednak są bezpieczni. Zaproponowaliśmy model Dreams i tak naprawdę to jest podsumowanie tego, co rozwiązań, które istnieją w naszym serwisie. One są dosyć uniwersalne. Je można zaimplementować też do innych serwisów tego typu. To jest model, który opiera się o te sześć czynników. Ja teraz przedstawię je pokrótce. Pierwsze, w każdym tego typu serwisie u nas jest, także u nas są profile. To jest taka część deklaratywna, deklaracja użytkownika. Ja akurat sobie napisałem, że jeżdżę jako pasażer. Nie wiem, wstydzę się trochę przyznać, nie mam prawa jazdy, więc podróżuję z Warszawy do Wrocławia często, bo z tamtych okolic pochodzę. Taka ciekawostka, bo dużo ludzi się pyta, dlaczego BlaBlaCar mamy tutaj... To jest stopień rozmowności. Jedno bla oznacza, że ktoś nie za bardzo lubi się odzywać, raczej jest małomówny. Trzy bla to jest osoba, której raczej usta się nie zamykają i cały czas gada. Okazuje się, że to jest dosyć ważny czynnik dla niektórych użytkowników. Z reguły większość wybiera, tak jak ja, bla bla, czyli w zależności od nastroju rozmowność jest na różnym poziomie. No jest ta pierwsza część deklaratywna, ona oczywiście potem w jakiś sposób musi być weryfikowana. Jedna z weryfikacji są komentarze użytkowników. No i po zakończonym przejeździe są oceny. Inni użytkownicy mogą sprawdzić, jak reszta społeczności odebrała daną osobę jako pasażera bądź jako kierowcę. Co ważne, bo to jest jedna rzecz, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mogą być na przykład szczerzy, mogą mieć opory przed ocenieniem kogoś negatywnie, no dlatego, że no to jest jakieś tam, poznaje się człowieka. Kierowcy mają jeszcze dodatkową ocenę, która jest niewidoczna dla nich bezpośrednio, jest anonimowa. Jest to ocena umiejętności prowadzenia pojazdu. Ona jest anonimowa, więc pasażer nie wystawia się, powiedzmy, potem na krytykę, przecież jechałem ostrożnie, a ty mi powiedziałeś, że nie. I ona jest do wglądu dla nas oraz uśredniona potem w profilu takiego kierowcy się znajduje. Kolejnym elementem, który decyduje o powodzeniu tego typu, może nie decyduje, ale zwiększa szansę powodzenia tego typu serwisów, to jest zaangażowanie użytkowników. No i dlaczego nie decyduje? Dlatego, że tego elementu w tym momencie w Polsce jeszcze nie ma. Użytkownicy nie mogą w Polsce rezerwować miejsc, ale pracujemy nad tym. Generalnie dobrze jest, jeżeli użytkownik zobowiąże się w jakiś sposób do wykonania danej czynności. To jest najczęściej jakieś zobowiązanie finansowe. W tym momencie we Francji oraz w Hiszpanii działa to w ten sposób u nas, że użytkownicy płacą z góry za przejazd. Podobnie działa między innymi Airbnb. My jesteśmy gwarantem tego, że dany przejazd się odbędzie. Jeżeli się nie odbędzie, no to kierowca nie dostaje, pasażer nie dostaje zwrotu pieniędzy, bo się zobowiązał do tego, że pojedzie. Kolejny
Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać przy tego typu serwisach, to jest to, że wszystkie te oceny, o których mówiłem wcześniej, one i wszystkie aktywności użytkowników, one są związane z danym rodzajem aktywności. Więc wiadomo, że sprzedawcy Allegro, to, że ktoś jest dobrym sprzedawcą na Allegro, nie znaczy, że będzie super kierowcą. To, że ktoś jest dobrym gospodarzem w Airbnb, nie oznacza, że będzie super punktualnie wysyłał przesyłki z Allegro. Też podkreślamy aktywność naszych użytkowników, jest to widoczne w profilu, kiedy ktoś ostatnim razem się zalogował, jaki ma stosunek odpowiedzi do otrzymanych wiadomości, pokazuje to, czy na kimś można polegać. Kolejna rzecz, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszym serwisie, to jest moderacja. Wszystkie dane, które dostajemy od użytkowników, są moderowane przez nasz zespół wsparcia. W tym momencie jest to kilkadziesiąt osób, które przez cały dzień moderują zdjęcia, komentarze, rozwiązują różne spory między użytkownikami. Większość opisów gdzieś tam, oczywiście wspomagamy się techniką, ale większość, wszystkie sporne opisy są czytane i akceptowane ręcznie. I ostatni pilar, który nam pomaga w tym, żeby użytkownicy mogli sobie zaufać, to jest takie trochę oczywiste spostrzeżenie, że dany serwis nie działa w próżni. Są też inne serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, takie jak LinkedIn czy Foursquare, który może pomóc nam w uwiarygodnieniu tego danego użytkownika. My w BlaBlaCar między innymi podajemy liczbę znajomych danej osoby, też mamy wgląd i znamy dane jego konta na Facebooku, więc w razie jakiejś wątpliwości możemy sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba jest wiarygodna. I czy to działa? Zadaliśmy, to jest takie bardzo, bardzo krótkie, jednoslajdowy wstęp do sondy, którą przeprowadziliśmy kilka miesięcy temu wśród naszych użytkowników. Zadaliśmy pytanie, musiałbym dokładnie, jakbyś określiła swój poziom zaufania do następujących osób. I tam było kilka osób, tam był członek rodziny, kolega, koleżanka, przyjaciel i użytkownik BlaBlaCar z pełnym profilem. Odpowiedzi ufam, bardzo ufam. Profil na BlaBlaCar jest niemalże tak wiarygodny dla większości osób jak kolega, koleżanka. Więc wydaje się, że nasz system działa. Dziękuję. Jeżeli macie pytania, zapraszam.